Witam, 12 listopada 2016. Dzisiaj kontynuacja porad łączenie w pary. Jak łączymy w pary? Rozróżniamy kilka możliwości w pokrewieństwie czy w krzyżówce oraz różne symulacje hodowli w pokrewieństwie, m.in. hodowla użytkowa. Dzisiaj właśnie pokażę, na czym to polega. Mam samczyka, którego bym chciał powielić cechy. Otóż w pierwszym roku łączę go z samiczką z linii też zimbrandowanej. To jest Jansen, tajna broń tosnowca z Holandii. I jego połączę na samiczkę z linii Declark. Declark, czyli gołębie wywodzące się od braci Jansen. Bracia Jansen, protoplaści najlepszych gołębi na świecie. Declark był ich przyjacielem. Ta samiczka z cudownie zaznaczonym dekalaż, to jest uskoklotek pierwszego od drugiego rzędu. Główka cudownie ukształtowana. Dodam, że w ubiegłym roku samczyk z tajnej broni tosnowca był też skojarzony z samiczką Declark. W tym roku dam mu drugą. I wówczas samczyki połączę z przyrodnimi siostrami. Cel: powielenie cech samczyka. Również w tym roku zastosuję samczyków linii Jansen na krzyżówkę z samicami Flora Verworta. Flor Verwort, kapitalny hodowca, który zabazował na Jansenach. Czyli ogólnie poruszamy się w obrębie jednej familii, jednej rodziny, aczkolwiek o dalekich korzeniach. Zobaczmy, jak ci samczykowie wyglądają. Ta budowa jest kapitalna, ogonki jedno piórko, skrzydła z uskokiem dekalaż, inteligentna głowa, bystry wzrok. I dokładamy po jednym samczyku. Oczywiście na jednym z poprzednich klipów opowiadałem, w jaki sposób łączymy, czyli na wolny gołębnik wpuszczamy cztery samiczki i samczyk sobie dowolnie dobierze jedną z nich. Następnie tą przyszłą parkę zamykamy do boksu i wpuszczamy na wolny gołębnik kolejną samiczkę i kolejnego samczyka, by sobie wybrał znowu jakąś ulubioną. Następny samczyk pochodzący z tajnej broni, kapitalny dekalaż, te budowy są bez zarzutu. Czyli oprócz wydolności lotowej, również budowa jest tutaj priorytetowa. Te ogony, jedne pióro czy dekalaż, to jest w tym przypadku kapitalna muskulatura, mostek i przedłużenie mostka, to są widełki, które nie wystają poza obręb linii mostka, jak również są zwięzłe, czyli blisko siebie, również nie ma przerwy za mostkiem. Mostek jak najbardziej długi, ponieważ do niego są przywiązane mięśnie, które są odpowiedzialne za poruszanie skrzydłem. Wracając jeszcze tylko na moment do skrzydła, lotki drugiego rzędu na równej płaszczyźnie, nie za długie, one są tylko jako siła nośna, natomiast napędowymi lotkami są lotki pierwszego rzędu, ale o tym przy okazji. Tak więc reasumując, łączymy wybitnego gołębia w jednym roku z jedną samiczką, w przyszłym roku z drugą samiczką i te dzieci łączymy na siebie. Oczywiście hodowlę można przyspieszyć o rok, czyli po wyciągnięciu pierwszego lęgu na drugich jajkach, te drugie jajeczka podkładamy pod mamki, następnie przeparowujemy samczyka, łącząc z drugą samiczką i również wyhodowujemy dwa lęgi, po czym te młode lotujemy i w przyszłym roku będą na siebie. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.